Witajcie serdecznie, nagrywam na archiwum, moi drodzy, giereczka się nazywa Kuxer Forever. Demo podczas festiwalu Steam. I teraz tak, gra jeszcze nie wyszła, bo wyjdzie dopiero w kwietniu, ale ja chcę zobaczyć, czym się różni od tych gier, w której ja grałem, tak, moi drodzy, 7-8 lat temu. Tutaj jest Dawidek, 8 lat temu, kucharz. Patrzcie, jaki przystojniak, jaki młodziak. Jak on nagrywał, Cook Serve Delicious, pieczone kurczaki, pizza, pa! Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco, po raz kolejny tutaj kucharz Bąkol, moi drodzy. O, kucharz Bąkol! I giereczki eleganckie, nachosiki, zobaczcie, były gotowane i tak dalej. Giereczka ogólnie jest bardzo prosta i przyjemna, polecam wszystkim ogólnie tą serię Cook Serve Delicious, bo tych gier wyszło naprawdę dużo z tej serii i są bardzo, one są chyba tanie. Cook aha, że cała w ogóle trylogia 120 zł razem, ale na przykład pierwsza za 35 zł, druga za 70, nie, druga jest za 40, no to taka trylogia za 110 zł to jest naprawdę dużo grania. Natomiast to jest jakaś nowa Forever i możemy zagrać w demo. Standard mode. I no to jest jakiś dziwny tryb, bo tutaj my będziemy jakąś gwiazdą telewizyjną, jakiegoś talk show, jakiegoś cooking show. No jakieś dziwne, to jest takie, muzyka leci elektroniczna. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Ja to sobie tutaj do góry dam. I oni chcą... Muza, czekajcie, teraz tak, co ja robię? Progressive. Dobra. Kombo, jakie kombo? A tak, góra? Aha! Ok, jak to działa? Raz, dwa, trzy. Aha. Zaraz. Zaraz obrócimy. Aha. Takiego clickera z tego zrobili, co? Oni jakiegoś clickera dziwnego z tego zrobili. Czekajcie. Że trzeba na czas odpowiednio to robić. No nie, no bez przesady, dawaj. Ale jaja. Dobra. Rozgrzaliśmy. Cyk, raz, dwa, trzy. Obracamy, raz, dwa, trzy. Zrobione, cyk. Nowe. A, nie, nie, a, not. Dobra, cyk, raz, dwa. Serek, dobra, cyk, raz, dwa. Tak, cyk. I hamburger zrobiony, moi drodzy. Następne. Teraz będzie makaron robiony. Makaron wyciągamy. Wrzucamy. Pomidorki. Do tego serek, pomidorki. Krewety. No i mamy pięknie. Okej. Teraz będą kolejne z makaron. Zobaczymy, czy ten makaron będzie taki sam zrobiony. Cool. Dobra. Teraz będzie coś innego. Łosoś chyba. Dobra. Cook serve okay. Cook serve okay. Dobra, teraz ser musimy, słuchajcie, potrzeć. A, robimy putina. To co te, tą potrawę, którą ja robiłem na YouTube'a też. Czyli fryty polane sosem pieczeniowym z dodatkiem sera, mozzarelli albo fety, albo jeszcze jakiegoś innego. Do tego się czasami też daje papryczki. Ale to jest jakiś spicy z owocami morza. Co teraz będzie z tego? Okej.
Uuu, ale fajna kanapeczka taka z kiełkami. O, paruwa, wariacie! Jaka paruwa? Keczupik? No dobra. That's tasty. Tasty, tasty. No dobra, zrobiliśmy kolejną burgera. Raz, dwa, trzy, co to będzie? Prawdopodobnie łosoś. Cebula. Okej, okay. Jeszcze raz co trzeba. Papryczki. Ser, znowu poutine, ale to jest będzie plain. Okej, okay, czyli tutaj. O, i to jest ten serek. Teraz serek wpadł. I sosik. I to jest to. Bekon. Sałatka z bekonem? Dobra. Jeszcze raz. Co? Serek poszło. Kapsalona. Siadło. Uuu, takosy. Dobra, moi drodzy, soft taco. No dobra, w prawo. Ale zgłodniałem troszeczkę z tego wszystkiego. Avocado. Orzechy, o tak, to dobrze pasuje. Za mało. Dobra, teraz tak, moi drodzy, bo to możemy grać w nieskończoność. Zrobimy quit. I wejdziemy teraz w chill mode jeszcze. Zobaczymy, jak działa chill mode. Czy faktycznie będziemy chillować bombę? A, czyli że nie da się przedupczyć chyba. Nie da się źle tego zrobić. No dobra. No, taki chill mode. Taco, podobna sprawa. Okej. No. No i super, dobra. I teraz tak. Co ja powiem o tej grze? Nie wiem, po co to powstało, szczerze. Bo patrzcie, jeżeli my mamy, naprawdę, ja nie rozumiem tego, ja wam pokażę, jak wyglądały poprzednie wersje. Zupełnie nie rozumiem tego, już wam pokażę. Bonkol, Cook Surf. Jak sobie zobaczycie, moi drodzy, jak wyglądały te poprzednie wersje, patrzcie. Zobaczcie sobie, jak wyglądały poprzednie. Znaczy, wiadomo, że to jest demo, ale zobaczcie, że miałeś normalną restaurację, nie? Miałeś sobie normalną restaurację i sam sobie decydowałeś, co chcesz, jakie przepisy, pod jakim kątem chcesz rozwijać restaurację i w niej normalnie kupowałeś sprzęty i składałeś. Składałeś tutaj oczywiście te rzeczy. Natomiast zobaczcie, jakich przycisków tutaj używaliście. Tutaj też używaliście przycisków, na przykład tego M, mięso, C, cheese i tak dalej. Przychodzili tutaj klienci. Trzeba było, wiecie, robiła się kolejka, było kilka zamówień na raz. No, no taki symulator, kurde, restauracji. I to naprawdę fajnie się grało. A teraz zrobili takiego klikera jakby na mobilki. No. Ja w ogóle wtedy w to klikałem na ekranie. M, L, B, C, T, a to można było na klawiaturze robić, a ja to klikałem. No to nie wiedziałem. No. I tutaj w ogóle wiesz, tak, to też wygląda jak gra flashowa, nie?
Kurczaki pieczone tutaj robiłem też jakieś, nie? Burgery, widzisz, składało się. Ogólnie fajna gra, ale ten motyw, który oni tutaj zaproponowali, zupełnie nie przemawia do mnie. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda... Aha, tutaj niby będzie... Aha, no nie, bo to na padzie, jakbyś chciał grać. YB. Nie wiem. Takie se. Co uważacie?